Cześć, ja jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym materiale z gry Mass Effect Andromeda. No i jest to pierwszy odcinek po zainstalowaniu patcha 1.05, o którym być może słyszeliście. Mianowicie ta łatka wprowadziła trochę poprawek do gry. Między innymi poprawione zostały oczy postaci, animacje również poszczególnych osób tutaj występujących w grze, dzięki czemu powinno to już lepiej wyglądać. Chciałem wam o tym powiedzieć, że już teraz mam tego patcha, bo pytaliście się o to ostatnio, czy poprzednie odcinki już były na tym patchu, więc mówię, że dopiero od tego odcinka efekty tego patcha zobaczycie. I jak pamiętacie, znajdujemy się obecnie na pokładzie naszego statku Tempest i mamy udać się tutaj na mostek, ale zanim to zrobimy, to jeszcze chciałem wam pokazać nowe wpisy w leksykonie, które się tutaj pojawiły. Mamy na przykład na temat Ridera, ale także na temat naszych współpracowników. I w tym przypadku mamy tutaj Sama, z którym mieliśmy okazję ostatnio trochę pogadać, i Alec Ryder. Mam nadzieję, że o nim się jeszcze więcej dowiemy, odnajdując te kolejne jakieś wspomnienia. Zobaczymy to dopiero z czasem. No a póki co rozejrzyjmy się. Tutaj już byliśmy ostatnio, więc pora zejść na dół. Widziałem z góry, że mamy tutaj niżej Liama, więc można było też z nim pogadać. We call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. Some serious kit over here. Seems like we're forever racing, but there's always time to check out new toys. Useful ones. Always game for new toys. This makes use of old ones. Like anything you grabbed on Habitat 7. Raw minerals, tech, doesn't matter. The research station will strip that stuff down, give you options. Zbieracze zamiast badaczy. Teraz w ogóle można też wybierać opcje za pomocą przycisków numerycznych, ale ja nie będę tego robił, dlatego że wy wtedy nie będziecie widzieli, którą opcję wybrałem, więc wolę pokazywać to strzałką, żebyście mogli wszystko zobaczyć. I'll take any advantage I can get, even if it's exploring junk. Hey, with tech like this, it won't be junk for long. Not after we're through. If the best we get is what we make, still the best. Check it out. Okej, okay, terminal badań i produkcji. No właśnie, bo te punkty badań przecież, punkty danych badawczych zdobywaliśmy. No i tutaj można sobie wytwarzać nowe przedmioty i ulepszenia. Wybierz badania, żeby odblokować nowe schematy ulepszenia, przedzielając dane badawcze. Badania lub produkcja. Zobaczmy na razie badania. Wybierz produkcję, żeby wytwarzać wyposażenie i ulepszenia nomada przy użyciu zebranych materiałów oraz schematów uzyskanych w wyniku badań. Dobra, na razie te badania chciałem sprawdzić. Przydzielaj dane badawcze zdobyte przez skanowanie, by odblokować nowe schematy broni i pancerzy lub zdobyć dostęp do potężnych ulepszeń. Kategorie badawcze obejmują różne dane z drogi mlecznej, z Kaleiosa lub o porzuconych. Przełączaj kategorię. Wybierz schemat lub ulepszenie i naciśnij spację, by zacząć pracę. No i proszę, i mamy tutaj różne bronie. Wybierz projekt. Na razie nie będę z tego korzystał. Dane badawcze 30. Też będę się chciał temu przyjrzeć, pewnie poza nagraniem jeszcze dodatkowo. Ale póki co to zostawimy. Ulepszenia. Proszę bardzo. Ciekawe, czy będzie to w ogóle przydatne, żeby to wytwarzać. Ulepszenia to rzadkie materiały, których można użyć przy pracy z niektórymi schematami. Przedmioty zawierające ulepszenia mogą być potężniejsze lub działać w inny sposób. Póki co podziękujemy i przejdźmy jeszcze tutaj, technologia z Heliosa. A widzicie, czyli tutaj mamy inne właśnie rzeczy. No spory jest wybór, to na pewno. Tak samo jeśli chodzi o pancerz czy ulepszenia. Kurde, jak się pierwszy raz to wszystko widzi, to aż się człowiek zastanawia, kiedy to wszystko ogarnie. I mamy właśnie oddzielne dane badawcze tutaj z Drogi Mlecznej i z Heliosa. Tutaj mam 290. Nieznane. Zobaczmy jeszcze produkcję. Naciśnij X, żeby dowiedzieć się więcej na temat materiałów potrzebnych do wytworzenia przedmiotu z każdego schematu. Przyjdź na ekran badań, by odblokować nowe schematy.
I tutaj widzicie wymagane materiały. Do różnych broni. Jak mogę to pominąć? Wejdźmy na razie stąd. Dobra. No ale to ja najpierw muszę się zdecydować też na jakąś konkretną broń, z której będę trochę więcej korzystał. Na razie nie mam jakoś tych materiałów w nadmiarze, więc zostawmy to póki co. Tutaj jeszcze bronie. Ale tutaj są w każdym razie gotowe do produkcji, tak? A tutaj są wszystkie, jakie mamy, te schematy. Nawet te, które właśnie nie są jeszcze gotowe do produkcji. No okej, czyli tak to tutaj będzie wyglądać w tej części. Everything looks good from here. To say the word, Ryder. Czyli tutaj trzeba z tej stacji badawczej korzystać. Poznamy sobie oczywiście cały statek. Zobaczymy, jak to tutaj wszystko wygląda. Mamy stoisko handlowe. Dobra, czyli tutaj możemy też kupować sobie różnego rodzaju bronie. Ciekaw jestem, czy jest tutaj jakaś marża nakładana w związku z tym, że kupujemy na statku. Dlatego, że było tak w poprzednim Mass Effect'cie chociażby, że było po prostu tutaj drożej niż w poszczególnych lokacjach, które odwiedzaliśmy z czasem. Tu jeszcze misje grup uderzeniowych. Na bieżąco można sprawdzać, a więc raport przyjmijmy. Zobaczmy, czy ta misja zakończona powodzeniem. Tak jest, ponad 12 tysięcy punktów doświadczenia. Sabotuj siły wroga. I też, na szczęście, sukces. Więc to mnie bardzo cieszy i możemy sobie wysłać znowu nasze grupy. Dobra, tutaj 74%, a zobaczmy jeszcze to. Dobra, czyli najpierw weźmy tutaj 81% szansy powodzenia. A na tą misję wyślemy grupę Uniform. Cechy pozytywne, szlachetność. Okej, okay. I tradycyjnie za jakiś czas będziemy mogli to ewentualnie sprawdzić. Tutaj też mogę wejść. Tylko że mostek jest tam. Na razie może udajmy się na mostek. Hey, Pathfinder, you have new email. O, a ciekawe, gdzie można te wiadomości sprawdzać. Tutaj nie. Myślę, że jeszcze się tego dowiem. Na razie właśnie udajmy się na mostek. A później rzeczywiście odwiedzimy sobie poszczególne części tego statku. Bo sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Departure trajectory locked, Nexus Control. Ah, time for introductions. You must be Ryder, Kalojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Salarianin w roli pilota, no kto je pomyślał? Będziemy mieli porównanie teraz do Jokera z trylogii. I'm new to this. Being a Pathfinder running a ship? You'll be fine. As for the ship, I can help. I knew the Tempest when she was a blueprint. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? Przemierzenie galaktyk też było wielkie. Przegrana nie wchodzi w grę, dokładnie. I guess we have to be. All right. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. O, jak zwykle, kurczę. Chyba w każdej części Mass Effecta mogliśmy przemówić do naszej załogi w jakiś sposób.
I never planned to be Pathfinder. I don't know what's out there. But we're the Milky Way's best and brightest. We can do this. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. No cóż, raczej trudno to nazwać jakąś wielką przemową, bo te niektóre przemowy Sheparda były epickie w trylogii, ale chyba nie o to tutaj akurat chodziło. Właściwie o dwa zdania, które Ryder miał wypowiedzieć. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. No i proszę, wylatujemy w kosmos, więc przed nami cała galaktyka. To Eos, then. What would have been our habitat one? Two field outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. Kallo, take us in. I patrzcie teraz na to. Tutaj tak to wygląda w Mass Effect Andromeda. No będziemy ogólnie poznawać jeszcze to wszystko. Są poszczególne układy, do jakich możemy się dostać. Tutaj właśnie mamy Pyteasza. Jest planeta Eos, gdzie będziemy kontynuować wątek fabularny. Tutaj też mamy jakieś zadanie, bo jest wykrzyknik. No ale póki co jeszcze chcę opuścić tą mapę galaktyki, dlatego że chciałbym się na razie jeszcze skoncentrować na samym statku. Jak stąd wyjść? W ten sposób. I patrzcie na to, to jest to, o czym mówiłem. Kurde, no niesamowicie to wygląda. To jest właśnie też taka zmiana, że możemy widzieć miejsce, w którym teraz jesteśmy w galaktyce. I patrzcie, teraz tutaj jestem niedaleko Nexusa i widzimy go normalnie. Tak samo jak będziemy podlatywać do jakiejś planety, to też ją będziemy widzieć normalnie w trójwymiarowej wersji. W trylogii Mass Effecta to w ogóle nie było możliwe, a tutaj proszę. Naprawdę świetna sprawa. No ale póki co zobaczmy, jesteśmy na mostku. Tu jest terminal pocztowy. Proszę, proszę. Od Kerry. Witaj, jestem początkującą twórczynią widów i przydałaby mi się twoja pomoc przy najnowszym projekcie. Mam nadzieję, że przejdzie do historii tak jak twoja misja. Możemy pogadać na Nexusie? Lepiej wyjaśnię to osobiście. O, proszę. Jakaś dziennikarka, tak? Twórczynia widów. Spotkaj się z Kerry, czyli tu na Nexusie. Jeszcze będziemy mieli okazję, żeby tam się ewentualnie wrócić. Na razie tutaj to będzie wszystko. Tutaj zarchiwizowane wiadomości, można je archiwizować. Na razie zostawmy tutaj. I tak jest oznaczone jako przeczytane. No i poznajmy naszą też załogę, kurczę. Zacznijmy od Kallo, od naszego pilota. Glad you stopped by. You'll pardon me if I keep an eye on our vector. That's probably smart. Nothing like being on the bridge of your very own ship, is there? You mentioned something about helping design the Tempest? Test pilot, mostly. Plunging through the Nemean Abyss was almost a preparation for the Scourge. Of course, it took a whole team to build the Tempest. I was the only one to come to Helios, though. Why did you? What can I say? We poured our hearts into a ship that wouldn't realize her potential until Andromeda. I could have stood on the shore and waved goodbye, or took the leap to see how it all turned out. I like the Tempest, but I'm not sure I'd travel between galaxies for her. The Unknown Frontier had its charms, too. It's just strange not having the rest of the design team. I remember Serena debugging line 2281 over and over, chewing that green pencil. Tion and O'Connell arguing equations, tapping on the console, three drips of coffee on the corner. You remember all that? Hmm? Oh, yes. Solarians have photographic memories, and apparently mine's unusually sharp. Like my past is still happening. Though I suppose with the Solarian arc missing, you might not get many chances to compare. No właśnie, a co o tej Arce Salarian? Słychać coś nowego czy nie? Did you hear anything about the arc back in the Nexus? Not a peep. Isn't that strange? You'd think there'd be something. Not that I dislike your company, but it's lonely without other Solarians. Jest jeszcze Dan. Ciekawe, czy Kallo go zna. No raczej powinien go znać. Cheer up, Kallo. We'll always have Director Tan. That snide little bureaucrat? All the more reason to find the others. Okay. I should get back to it, but thank you. I was afraid the Tempest would be mothballed after we lost your father. We built her for this. She deserves to be in a Pathfinder's hands. Please, come by any time. Chyba nikt Dana za bardzo nie lubi, kurczę. Najpierw ta kroganka, teraz Kallo.
Tam to oczywiście był ten dyrektor w Nexusie, Salarianin. Udaj się na EOS, ale tutaj chciałem sobie zerknąć. Mamy to zadanie dodatkowe. Spotkaj się z Kerry. Ale też leksykon się zaktualizował w międzyczasie. Przebieg fabuły. Niezrównana załoga. Mamy informacje na temat Kalo. Ty i Kalo czasami gawędzicie ze sobą w wolnym czasie. Kalo skorzysta z każdej wymówki, byle tylko porozmawiać o Tempeście. No widać, że właśnie to dla niego jest spora pasja, ten statek. Tutaj Suvi. A także Gil, którego widzieliśmy w poprzednim odcinku, jak tutaj trafiliśmy na ten statek, ale jeszcze nie miałem okazji z nim pogadać. Jest Ryder. Profil psychologiczny. Pionier Ryder. Poczytajcie sobie. Aha, bo to napisała Lexi. Trochę na nasz temat. Też by wypadało z nią pogadać, no bo ona tutaj powinna być. Trochę taka doktor Czakła, kurczę, znana z trylogii. Swego rodzaju jej odpowiednik. No i jeszcze więcej informacji na temat Kalo. Czy mamy tutaj coś jeszcze? No nie za bardzo, bo te rzeczy już były wcześniej. Statki i pojazdy. Tempest, system maskowania. I Tempest technologia, oprócz tego. Dobra. A więc to będzie wszystko. O, i teraz dla odmiany jest wykrzyknik usunięty. A z kolei w dzienniku nie za bardzo, mimo że też wszystko sprawdziłem. Dziwnie to działa jakoś. No ale mniejsza. Jeszcze pogadamy z nim? What can I do for you? Jak najbardziej. Historie związane z Tempestem. If you help to build the Tempest, you must know plenty about her. Just about everything. By memory, it was quite the effort to get her working. The initiative needed absolutely up-to-date technology, which we all had to coordinate, and some of it was rather tricky to acquire. Acquire? Buy, legally and above board, of course. Yes. Sadly, the other Pathfinder vessels were lost when the Scourge hit the Nexus. The Tempest is truly unique. Co tam powiesz o Salarianach ogólnie? You know, I haven't actually met many Salarians. Careful. Depending who you ask, we're conniving spies, genius researchers, or meddling scientists. We have to pack a lot of living into 40-odd years. Everything gets accelerated, lines blur. I just hope we don't repeat our old mistakes out here. No, Ryder, jeszcze sporo przed tobą, jeśli zbyt wielu Salarian nie spotkałeś. I'll let you concentrate. You know where I'll be. No bo na przykładu taki Shepard, no to spotkał ich mnóstwo. Oczywiście najbardziej pamiętna postać Mordina. No ale nie tylko, bo było tam wiele takich postaci z tej rasy, dość charakterystycznych, no ale wiadomo, że Mordin, przede wszystkim o nim wspominam, no bo był to nasz towarzysz w części drugiej. Mamy ekran wyposażenia i właśnie tutaj mogę sobie wybierać naszą broń. Tak samo dla mnie, jak i dla moich towarzyszy. Okej. Pancerz. Czekajcie, na razie stąd wyjdę. Bo nie chcę już, żeby była ta ramka tutaj. Aha, i tutaj będziemy mogli sobie dodatkowe miejsca na kolejne elementy ekwipunku odblokowywać. Nadal widzę, że ważna jest waga, tak jak w trzeciej części Mass Effecta, czyli im więcej bronie ważą, tym wolniej się ładuje nasza moc, nasze moce ogólnie. Tutaj widzę, że dość spore jest opóźnienie, dość mocno zmniejszona jest ta szybkość ładowania mocy, ale jednocześnie akurat te bronie, które tutaj zdobyłem, całkiem przyjemne. Tutaj puste miejsca na różne ulepszenia. O kurde. Wydaje mi się temu też przyjrzę poza nagraniem, a później ewentualnie wam pokażę, na jakie ulepszenia się zdecydowałem. Bo teraz też by można tutaj było pół odcinka chyba spędzić, żeby to sprawdzać i wybierać sobie jakieś ulepszenia. Ale akurat przy tych broniach myślę, że na razie zostanę. Jak najbardziej. Omniostrze na razie jedyna broń do walki wręcz. Z czasem pewnie będzie ich więcej. Ale właśnie karabin szturmowy i strzelba. Teraz mi taka kombinacja najbardziej chyba odpowiada. Mamy też pancerz. Też właśnie różnego rodzaju. W tym momencie do wyboru raczej nie mamy. To jest ten standardowy pancerz, ale z czasem coś powinniśmy zdobyć.
przedmioty jednorazowe. A, i tutaj możemy sobie dorzucić. Ja mam teraz amunicję zapalającą i kondensatory tarcz. I z tego mogę korzystać, ale mamy też na przykład zestaw podkręcający, gdybym chciał na to zmienić. I też kolejne miejsca w ekwipunku do odblokowania ewentualnie. No i drużyna. Również możemy sobie wybrać skład naszej drużyny. Wybierz. Teraz tak się zastanawiam, bo jest i Vetra. Może wypadałoby również ją zabrać na przykład zamiast Liama. No bo z Liamem i Korą już biegaliśmy. Najwięcej z Liamem właśnie. Więc on może jako pierwszy tutaj odejść. No widzę, że Vetra jest dużo wyższa od Kory. A jeszcze zerknę na jedną rzecz, bo tutaj zobacz szczegóły. A widzicie, i parę informacji na temat członków naszej załogi. Nie wiem, czy to się powtarza z tymi w leksykonie, ale możecie sobie przeczytać. Są też statystyki dodatkowo. Tak to obecnie wygląda. I właśnie jeszcze Vetrze będę musiał przydzielić punkty umiejętności, tak na marginesie. Dobra, to teraz może tak to zostać. I nieznane. Zerknijmy sobie tutaj do tych umiejętności. Jest właśnie Vetra. 4 punkty. To tutaj standardowo. Na razie odblokujmy wszystkie zdolności. Czyli strzał wstrząsowy na początek. Turiańska przemytniczka. Do tego ekspertka od obrony. A później będziemy decydować, które po kolei sobie rozwijać bardziej. Więc potwierdzamy to. Tutaj teoretycznie pokazuje, że jeszcze mogę coś rozwinąć, ale to dlatego, że mam jeden punkt, który jednak mi się na nic nie przyda, bo potrzebuję 2 punktów od tych naszych towarzyszy. Więc na razie to zostawiamy. Dobra. Ta kwestia załatwiona. Tutaj widzę, że przejścia nie ma. A w takim razie to oznacza, że to jest dobry moment, żeby teraz pogadać sobie z Suvi. Ah, Pathfinder. It's so wonderful to meet you. I'm Dr. Suvi Anwar, assigned to act as liaison between your crew and the Nexus Science team. Welcome to my team. I look forward to working with you. Likewise. I can't wait to get to work. There hasn't been much to do so far, unfortunately. I've studied all the planetary scans. I've even had some hands-on experience with Helios soil samples. If you want, I'll send you my analysis on the native bacteria and microfauna. 60 pages. 60 stron? Nie wiem, czy Ryder ma czas na czytanie tego. That's a lot of pages about dirt. Oh, you don't have to be kind. I know it's barely more than a summary. Anyway, I've waited months to get out there to see Helios. It's why I joined the initiative. The Milky Way was just a corner of a vast universe, a corner of a tiny corner. We're the ones who got to step out of that corner. It's incredible. I guarded a mass relay for some time. I always wanted to see the other side. I totally know what you mean. So will you be joining us on missions? Oh, that's funny. Me, out there, with the guns and the danger and everything. O, widzę, że po raz pierwszy chyba mamy jakiś wątek, temat do rozmów, gdzie możemy próbować nawiązać romans, bo tutaj zwróćcie uwagę, że są te 4 różne umiejętności. Chciałem powiedzieć, że 4 różne odpowiedzi o różnych stopniach emocjonalnych. Tutaj akurat tych 2 dolnych nie ma, ale kiedy mamy takie pełne serduszko, to oznacza, że Ryder wtedy będzie próbował podbijać do danej osoby. Ogólnie mi też pisaliście, że w tej części działa to tak, że Ryder może tak naprawdę podrywać wszystkie osoby naraz, a ostatecznie i tak będziemy mogli się, znaczy musieli, będziemy musieli się zdecydować na jedną z postaci, więc zobaczmy sobie, co się stanie, jak właśnie tę opcję wybierzemy w przypadku Suvi. I'm good with guns and danger. I could teach you. And make sure you're okay out there. I appreciate the offer, but I'm happy where I am. Tinkering in labs. And, in case you offered hoping to get to know me better, that's not gonna work. I mean, I prefer to keep things professional. I understand completely. Anyway, I've just received some instructions from the science team, and I really should go over them. Later, then. No to chyba właśnie Suvi dała Ryderowi kosza. Okej.
Czyli nie zawsze musi nawet dojść do jakichś właśnie wątków romansowych. No nie każda postać oczywiście będzie chciała w ogóle romansować z Ryderem, to też wiadomo, ale będziemy się w ten sposób dowiadywać też przy okazji. Mamy tutaj informacje też na temat Suvi. Proszę bardzo, chyba zaktualizowane, bo wcześniej było ich, zdaje się, że mniej. No i powinniśmy jeszcze móc z nią pogadać. Ryder. Dokładnie. Zespół naukowy w Nexusie chociażby. I take you work closely with the Nexus science team? I tried to keep in contact with them. We discuss anything and everything we discover out here. After all, many brains are better than one, and Dr. Aridana is worth two or three at least. I work best when I have other people to bounce ideas off of. I'm still fuzzy about how we managed to see Andromeda all the way from home. It confused me too. I mean, the light lag would have made any data 2 million years out of date. So I asked Dr. Aridana, and she told me, well, it wasn't her tech that did it. It was the Geths. You're kidding. Those killer robots we had in the Milky Way? Those exact ones. The Initiative obtained data from an array in deep space. A Geth construct. According to Aridana, the Geth rebuilt a mass relay and turned the approach corridor into an FTL sensor. A what now? It operated like a telescope, just faster than light. It provided much more up-to-date info. We don't know why the Geth were interested in observing beyond the galaxy, though. Maybe we'll never know. No my przede wszystkim już teraz wiemy, że Gety wcale nie były takie złe, jak się wydawało chociażby w pierwszej części Mass Effecta. Później parę nowych informacji na ten temat pozyskaliśmy przecież. Did my dad know about this? Why didn't he tell me? It's possible he didn't know. The Geth are isolationist and hostile. Using the info, even obtaining it in the first place, probably crossed a lot of boundaries. How long have you been awake in Helios? Not as long as some. Missed the entire mess of the uprising, thank heaven. I was defrosted to replace an exiled member of the team. Not that there was much science to do for the longest time. So what did you do? Helped wherever I could. Made plans for science we would eventually do. Spent some time on an investigation, figuring out how long the food would last if the worst happened. Who's essential, who's not, who gets what, I don't want to do that again. That plan exists? Where is it? I don't know. I hope it's gone. Burned. We have a Pathfinder now. We're going to be okay. No, to miło, że Suvi wierzy w Rydera, mimo że przecież trochę jest takim żółtodziobem tutaj na tym stanowisku, no ale jednak musi się odnaleźć w tej nowej dla niego sytuacji. What do you know about the Scourge? We established that it's artificial. Someone put it there. Or they did something that caused its creation. We don't know why. That's still a mystery. I should get back to things. Sounds good. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy jakbym teraz powrócił do Liama. Tutaj rozumiem, że cały czas jest to samo. A nie, jednak się coś pojawia. Od Suvi. No tak, przecież ona mówiła o tym. Ryder załączał swoją pracę poświęconą glebie w Heliosie. Może znajdziecie ochota na lekturę do poduszki. Naprawdę to wielki zaszczyt być tutaj. Załącznik został uznany za spam i poddany kwarantannie. Okej. Okay. Chyba sobie Ryder nie poczyta, choćby nawet chciał. Aczkolwiek nie wyglądało na to, żeby miał na to... We haven't really spoken since orientation, have we? It's all been so hectic, but I'm sure things will quiet down soon. Can't be worse than the Nexus. Nie wydaje się, żeby miał na to ochotę, ale podoba mi się to, że nasi towarzysze również w tej części będą najwyraźniej rozmawiać ze sobą. Tak jak teraz słyszeliście. What can I do for you? I'll let you concentrate. You know where I'll be. Raczej do tego nie nawiążemy. Chciałem zobaczyć, czy teraz właśnie nie będę mógł o czymś nowym pogadać, ale nie za bardzo. Chciałem porozmawiać z Liamem, ale widzę, że... Hey, can you drop by the biolab? Okej, okay, gdziekolwiek to jest. Chciałem pogadać z Liamem, ale widzę, że go tutaj niestety nie ma. Najwyraźniej się gdzieś przemieścił, a może wszedł ewentualnie na górę. No nie, tutaj też nikogo nie ma. No kurde, no to w takim razie wygląda na to, że jest jeszcze... naprawdę spora część statku przede mną, bo tutaj
po obu stronach. Musimy zejść jeszcze na dół. No i przede wszystkim nie rozmawialiśmy jeszcze z większością załogi, więc myślę, że będę się tym zajmować w takim razie w kolejnym odcinku i później już, jak porozmawiamy z całą załogą, poznamy wszystkich trochę bliżej, no to będziemy mogli już, myślę, wybrać się na planetę Eos, aby kontynuować również wątek fabularny. Chociaż oczywiście na planecie na pewno będzie również sporo ciekawych aktywności pobocznych, które będę chciał również wykonywać. Ja póki co się z wami żegnam, zostawcie kciuka w górę, jeśli odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!